Mikołaj Malec, minimum na uniwersjadę wypełnione, uśmiech na twarzy jest. Jakie uczucia ci towarzyszyły i przed, i po starcie, bo pewnie trochę stresu było? Stres oczywiście był. Od rana już miałem plan, żeby minimum wypełnić z rana, bo po prostu lepiej się czuję tutaj rano. Udało się, zadowolony wybuch emocji. Tak naprawdę już po eliminacjach stwierdziłem, że już to, co miałem osiągnąć na tych zawodach, osiągnąłem, więc jestem po prostu szczęśliwy. Długo pracowałeś akurat w tym roku na to, zupełnie inna droga niż w ubiegłym roku, bo też minimum wypełniłeś, ostatecznie uniwersjada przełożona. Teraz raz się nie udało, drugi raz się nie udało, ale dopiąłeś swego. Ciężko było psychicznie to wytrzymać? Tak z tyłu głowy miałem, że rok temu był tak łatwo, za pierwszym razem już mi się udało, ale mówię, no od razu po finale w Olsztynie, po tym brązowym medalu Mistrzostw Polski Seniorów, z trenera miałem plan, żeby w Łodzi popłynąć po swoje, złamać barierę 2 minut znowu. Udało się wszystko, tak naprawdę nie ma co się cofać do tyłu, cofać po prostu. Patrzeć do przodu trzeba, liczyć na to, że jeszcze coś uda się urwać w Chinach, czy to w Lublinie. I tak naprawdę trenować. No właśnie, a ten trening akurat od tego momentu pierwszego twojego startu w Polsce po powrocie do Stanów do teraz, on się jakoś zmieniał? No bo wiadomo, pewnie miałeś na początku inne plany, myślałeś, że to minimum wpadnie wcześniej. Więc właśnie, jak to wyglądało treningowo? Nad czym szczególnie zaczęliście pracować w pewnym momencie? Ogólnie zmienił mi się trener w Stanach Zjednoczonych. Wróciłem do trenera, z którym pracowałem przez pierwsze 2 lata na uczelni. W trzecim roku miałem trenerkę, zupełnie inne treningi, bardziej pod długi dystans, kraulowe, zmienne. I po tym, jak się nie udało osiągnąć minima, stwierdziłem, że najlepszym wyjściem będzie przejść do grupy, w której byłem przez pierwsze 2 lata. Na ten miesiąc pomiędzy Mistrzostwami Polski Seniorów a finałem Grand Prix po prostu powierzyłem całe przygotowania swojemu trenerowi ze Stanów Zjednoczonych. 2 tygodnie w Stanach, przepracowałem z nim, później 2 tygodnie w Polsce, tak naprawdę pod jego okiem wszystkie treningi przesyłał mi, pływałem z całą grupą trójki, wszyscy pływaliśmy razem, pomagali mi spełniać wszystkie wymagania treningowe, super było, mówię, tak naprawdę wszystko się udało, więc same pozytywy z tego można wyciągnąć. Czyli koledzy też trochę z tego amerykańskiego pływania zaczerpnęli, tak, w ostatnich tygodniach? Tak, tak. Wszyscy się, na początku się zaczęliśmy śmiać, że takie American practices, pływamy po 2-3 kilometry, tak zupełnie inaczej niż się przyzwyczaili do polskiego pływania, ale mówię, takie bardziej konkretne te treningi, więcej pływania tempowego, dużo na nogach, czyli po prostu tak jak w Ameryce się pływa. No tak, właśnie. Teraz przed tobą co? Przed uniwersjadą powrót do Stanów? Zostajesz w Polsce? Zostaję w Polsce, będę trenował z kadrą pod Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i uniwersjadę. Za 2 tygodnie zaczynamy pierwsze obozy bodajże w Olsztynie, później Poznań i na sam koniec już szlifowanie formy za granicą. Taki jest plan przynajmniej z tego, co mi wiadomo. No tak naprawdę nie mogę się doczekać pracy z innymi kadrowiczami, bo to zupełnie inne środowisko niż pływanie w klubie, tak naprawdę z młodzieżą, bo w trójce już teraz główne roczniki takie 07, 06, 08. Więc no, pływanie z rówieśnikami w podobnym wieku jest zdecydowanie na plus. No, mówię, no, uważam, że pływanie w Polsce jest bardzo, bardzo mi na rękę. Wolę pływać tutaj, bliżej domu. Tak naprawdę zawsze mogę wpaść do domu na weekend, czy po prostu odsapnąć sobie ze znajomymi, czy to z liceum, czy z gimnazjum, więc super jest w Polsce. Tak naprawdę uważam, że na rękę mi to i powinienem szybko pływać i w Chengdu, i w Dublinie. Jakieś takie cele wynikowe sobie stawiasz? Taki mały cel, złamać 1,59, żeby łatwiej było atakować minimum za rok. To jest taki, załóżmy, pierwszy cel. Oczywiście, jak dobrze będzie, to może już pokuszę się o atak na minimum olimpijskie. Tak naprawdę to jest długoterminowy cel, żeby za rok się do tego zbliżyć i może osiągnąć minimum. Tak naprawdę brakuje mi teraz z tego wyniku z Łodzi 2 sekundy, z życiówki 1,5 sekundy. Wszystko jest tak naprawdę w zasięgu ręki. Zobaczymy, co będzie. No i pięknie, to o to chodzi tak naprawdę. Tego ci życzę, żeby o to minimum olimpijskie walczyć. Ale mam jeszcze pytanie o 400 dowolnym, bo dziś eliminację wystartowałeś nie po raz pierwszy w tym sezonie na 400 dowolnym. No i całkiem nieźle to wygląda, trzeba przyznać. Myślisz gdzieś o tym w dalszej perspektywie? Mówię, jak już wcześniej wspominałem, tak naprawdę cały sezon przepracowałem pod długi crawl i długi zmienny, więc
teraz właśnie wychodzi, że jednak te treningi były dość odpowiednie i pomogły mi w przygotowaniu się pod 400 crawlem. Za rok jest plan wystartować pod 200 crawlem, żeby złamać może 1,50, zakręcić się w tej pierwszej czwórce na 200 crawlem. W grupie w Stanach Zjednoczonych mam chłopaka, który pływa na poziomie rekordu Polski seniorów. Będę się z nim widział na uniwersjadzie. Pościgam się z nim 200 grzbietem, on pływa jeszcze delfinem i crawlem, więc no, tak naprawdę on, na bieżąco z nim jestem w kontakcie i zawsze się śmiejemy, że kiedyś tym crawlem musimy się ścignąć. No to właśnie, ciekaw jestem rzeczywiście, jakby to wypadło, pewnie się przekonamy rzeczywiście jakoś w najbliższym czasie. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaj, jeszcze raz gratulacje, no i życzenia tego Paryża już wkrótce. Dziękuję bardzo.